Dokładnie tydzień temu, w poniedziałek rano, domowników obudził wybuch. W budynku była pani Halina, jeden z jej synów, wnuczek i bratanek, który w pomieszczeniu na parterze miał prowizoryczny warsztat szewski. Mężczyzna był szewcem i w innej części miasta prowadził profesjonalny warsztat. Szybko z łóżka wstałam, bo wcześniej brałam tabletki na serce. I usnęłam później. Obudził mnie ten wybuch, wstałam, a tu nagle... dymu pełno wszystkiego, ja mówię, Jezus, co się dzieje, pędzę do okna, a to okno otworzyło się pełno z dołu, ten ogień leciał do góry i szybciutko musiałam wychodzić, szukałam, patrzałam, gdzie jest Mariusz, Mariusza nie było, nikogo w domu nie było, bo synowa z synem poszła do pracy, wnuczek z góry zleciał, krzyczy, pali się, wszyscy zlecieliśmy i oknem wychodziliśmy, ja nie mogłam do tego okna dojść, nie mogłam wyjść tym oknem, bo to okno było wysoko, chciałam się wrócić po jakieś tabory, ale już taki dym był, tak strasznie dusił, że nie mogłam się wrócić i tak podbijałam się na tym oknie i jakoś wyszłam. Ta drabina stała tu, bo kot chodził po drabinie, wchodził do domu i dzięki Bogu, że ta drabina stała. I po tej drabinie wyszliśmy, wnuczek wyszedł, ja wyszłam po tej drabinie, a później jeszcze synowi podaliśmy drabinę, bo on oknem wychodził, a ma chorą nogę o jednej nodze, nie mógł wyjść tym oknem. Dopiero mu pomagali wszyscy jakoś, żeby go podsadzić i wyjść tym oknem. No i za moment straż przyjechała, zaczęli gasić to wszystko. Już nic nie widziałam później, bo wzięła mi policja i przesłuchiwali. Nie uratował się bratanek kobiety. Strażacy w pomieszczeniu warsztatu znaleźli mocno zwęglone ciało. Trwa ustalanie przyczyny pożaru. Straty oszacowano wstępnie na 80 tysięcy złotych. Zniszczone jest praktycznie wszystko. Większość okien wypadła w czasie eksplozji. Trzeba zamontować nowe. Do wymiany są również wszystkie drzwi. Sprzęty takie jak pralka, prysznic, kuchenka, meble, łóżka nie nadają się już do użytku. Wynoszę to, co mogę uratować, to wynoszę, bo nie stać mi jest, żeby kupić. Schody, ściany, sufity są opalone. Instalacje całkowicie zniszczone. Dom nie był ubezpieczony. Nie mamy nic, kompletnie nie mamy nic. Wszystko popalone. Nawet rzeczy jak się wybierze, to śmierdzą tym dymem. Nawet po praniu się nie nadawają do noszenia, nie mamy mebli, nie mamy, no nic nie mamy, wszystko jest po prostu popękane i spalone. Inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Syn z żoną i wnukiem mieszkają u teściów. Miasto pani Halinie proponowało zamieszkanie w Centrum Interwencji Kryzysowej. Kobieta jak na razie nie chce jednak skorzystać z tymczasowego schronienia. Spałam dwie noce tutaj. I jak się śpi w takich warunkach? Strasznie, pełne gardło czadu. Ja miałam iść na Graniczną, ale co ja tu zostawię, chociaż coś nie coś dobrego uratuję. Pani Halina nocuje teraz u przyjaciółki, by jak najszybciej doprowadzić choć najważniejsze pomieszczenia do porządku. Potrzebne jest duże wsparcie. Pierwszy z konkretną pomocą ruszył proboszcz z kościoła świętego Józefa. Ksiądz zatrudnił ekipę remontową, która wykonuje najpilniejsze prace. Robimy 10 godzin cały czas, codziennie, żeby to pomóc tutaj, bo te mrozy są, no to żeby to pozabezpieczać, nie? Drzwi powstawiamy, okna powstawiamy, ile starczy pieniędzy, no to będziemy robić, nie? Każdy z pogorzelców otrzymał od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek w wysokości 500 zł na najpotrzebniejsze wydatki. Pracownicy MOPS-u cały czas będą sprawdzać sytuację mieszkańców i przyznawać odpowiednią pomoc finansową. Najbardziej potrzebna jest jednak pomoc przy remoncie, tak by jak najszybciej się z nim uporać. Każdy, kto ma materiały budowlane, meble i sprzęty, które mógłby przekazać, czy też gotowy jest wykonać jakieś prace, może kontaktować się bezpośrednio z właścicielką domu przy ulicy Chmielnej 7 lub z MOPS-em.